Dzisiejszym gościem programu Poznaniu o Wrocławiu jest pan Janusz Korwin-Mikke. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Panie Januszu, co sprowadza pana do Wrocławia? No, to co sprowadza mnie mniej więcej dwa razy do roku, ale tym razem wyjątkowo, bo będę startował do Parlamentu Europejskiego tutaj z Wrocławia. Czyli też oficjalnie Janusz Korwin-Mikke będzie kandydował z Wrocławia. Ostatniego miejsca, zwracam uwagę, ostatniego. A skąd, czemu to ostatnie miejsce? A to bardzo skomplikowane układy wewnątrz koalicyjne, konfederacyjne, partyjne i tak dalej. Z pierwszego miejsca to był zresztą poseł Iwaszkiewicz, europoseł Iwaszkiewicz, ale to nie tylko o to chodzi. Tu chodzi o pewne takie układy, że Jakubiak startuje z ostatniego miejsca w Warszawie, Dobromir Sośnierz startuje z ostatniego miejsca na Śląsku. Ostatnie miejsce stało się u nas modne. Miał pan startować z Warszawy, dlaczego Wrocław? Nie miałem startować z Warszawy. No pierwszy taki pomysł był, że z Warszawy. Sam pan powiedział, że odstąpi pan Markowi Jakubiakowi Warszawę, jeżeli się zdecyduje do was przyłączyć. Mazowsze. To dlaczego właśnie Wrocław? No bo odstąpiłem Mazowsze. Jakubiak nie wzięła pani Godek także. Pan już raz startował z Wrocławia w wyborach do Senatu, ja dobrze pamiętam. Ja startowałem dwa razy tutaj z Wrocławia, między innymi do Senatu, ale to jakiś słaby wynik, dostałem 18%, tu będzie lepiej. Mówię, że pan jest przekonany, że ten rok będzie jednak o wiele lepszy, to w takim razie jaki jest w tym roku, bo ostatnio pan przy ostatnich wyborach do Europarlamentu też dość głośno, dość dużo na ten temat rozmawiał, jaki jest teraz, jaki jest plan, jaki jest cel pana koalicji żeby znaczy, tak. w tych wyborach? Koalicja jest po to, że to są bardzo różnych poglądów politycznych, ideologicznych i innych. Natomiast co nas łączy, to, że tak dalej być nie może. No nie może być sytuacji, w której prawo Unii Europejskiej ma pierwszeństwo przed prawem polskim, bo po prostu Polska nie jest w tym momencie niepodległym państwem, prawda? I chcemy to przywrócić niepodległość. Tak samo jak UKIP brytyjski. No mam nadzieję, że uda się odwojować niepodległość Wielkiej Brytanii. To nie jest wcale pewne. Wcale nie jest pewne. No, to jest trudne zajęcie. Także są różne tutaj koncepcje, prawda? My chcemy Unię rozwalać, prawda? Nasi koledzy narodowcy chcą po prostu wyjść z tej Unii, panowie Liro i Jakubiak. A pan jest zwolennikiem wyjścia z Unii? Nie, rozwalenia Unii. Wyjście to jest ostateczność. O wiele prościej i łatwiej jest rozwalić Unię niż wyjść z niej. Przykład Wielkiej Brytanii pokazuje, jak trudno się wychodzi z Unii. No tak właśnie pytam. O wiele łatwiej ją rozwalić. To jak, w jaki sposób Janusz Korwin-Mikke chce rozwalić Unię Europejską? Jest tylko jeden sposób, no, tak jak trąby jerychońskie, prawda? Trąbić tak długo, aż mury runą. To mi się średnio udawało przez 3,5 roku, ale na przykład już w czerwcu ubiegłego roku pan Jan Klaudiusz Juncker powtórzył to samo co ja, że Unia się upada, że dzieci się nie rodzą, że nie ma rozwoju gospodarczego. Jesteśmy wzorem dla nikogo, to my się musimy wzorować na innych. No to samo co ja mówiłem, jest mi się śmiany, jak to mówiłem. A tu powiedział to przewodniczący Komisji Europejskiej. Co prawda powiedziałem natychmiast, będą chcieli go obalić. I oczywiście po dwóch dniach już pokazano pana Junckera, jak pijany, prawda, gdzieś tam idzie. Była przygrywka, żeby go obalić, ale w Unii nie jest łatwo kogokolwiek wyrzucić. Ona jest sprzątaczką. A nie można wyrzuciło się Związki Zawodowe za nią ujmą. Także wyrzucenie szefa Komisji Europejskiej jest niemożliwe. Dobrze, to może wróćmy do tematów krajowych. Pan mówi, żeby polskie prawo miało zawsze pierwszeństwo nad prawem europejskim. I jeszcze nawet głębiej o Wrocław. Pan już startował kiedyś w Wrocławiu, więc zakładam, że miasto Wrocław było panu bliskie i zobaczył pan... Tak naprawdę to powiem panu, że to nie tyle miasto jest mi bliskie, ile ludzie we Wrocławiu. To jest wspaniała mieszanka tej wschodniej, że tak powiem, uczuciowości z zachodnim polorem. To jest wspaniali ludzie tutaj są. I ludzi kocham. Miasto jako same, to wie pan, jak to ono wygląda. No, trochę niemieckie architektury, trochę plom. No właśnie, trochę plom postsowieckich. Postsowieckich, no. Bo zmienia się na pewno bardzo. Pytanie, czy na dobre, czy na złe? Zmienia się jakieś, normalne miasto, każde miasto normalne, jeżeli nie rządzi nim, na przykład pan Jurczyk w Szczecinie, powiedzmy, albo ktoś taki, to miasto się jednak zmienia na lepsze. No, dlaczego miałoby się zmieniać na gorsze? No, chociaż były wyjątki, prawda? Paryż dzięki panu Osmanowi, który budował Wrocław, zmienił się na gorsze, bo kto próbował przejechać przez Plac Gwiazdy w Paryżu, ten wie, że potem się nie daje jeździć. No, ale akurat w tej chwili to raczej na lepsze. No, ale to nie jest jakaś rewelacja.
Co by pan zmienił w tym Wrocławiu? Może coś, jakieś inne propozycje? Ja się nie idę do Unii Europejskiej, będę zmieniał Unię Europejską, a nie będę zmieniał Wrocławia. Przepraszam bardzo, dlatego są koledzy, kolega Grześnik, prawda, jest radnym. To co, pan, Wrocław. To co pan dla mieszkańców Dolnego Śląska załatwi, jak już pan będzie naszym? Nic nie będę załatwiał mieszkańców Dolnego Śląska. Moim celem jest rozwalenie Unii Europejskiej, a nie załatwianie czego. Właśnie załatwianie to jest coś, strasznego, co się w Polsce taka religia, powiedziałby, że załatwiania. Człowiek idzie tam, pchają go na posła i ten poseł ma załatwić coś dla swoich ludzi, czyli jak to kiedyś Sienkiewicz dobrze ujął. Rzeczpospolita jest postaw czerwonego sukna, który każdy rwie na swoją stronę. I tak to właśnie wygląda. Nie, ja się tym nie będę zajmował. Ja jestem wybranym oczywiście w Dolnym Śląsku, ale jestem europosłem z Polski i będę dbał o interes normalności, żeby do Polski wróciła normalność. Chcę powiedzieć jasno, dobro Polski to nie jest dobro Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo polskie to jest tak samo okupantem ziem polskich, jak Unia jest okupantem Europy. Musimy mieć jakieś normalne państwo polskie, a nie obecną trzecią Rzeczypospolitą. Bo żeby tak ująć takie porównanie, jak się czuję w Unii Europejskiej i w Polsce. Otóż w Unii to tak i w Polsce, jak się czuł, jak się czułem w 56 roku, kiedy miałem do wyboru między tam wielkim socjalizmem Chruszczowa, prawda, który Chruszczow był dobry, już nie był taki zły, już nie był dobry Chruszczow, no i tutaj dobry Gomułka, prawda, który buduje nasz własny siermiężny socjalizm, broni nas przed tym strasznym Chruszczowem, prawda. Tak się czuję, prawda, jak tutaj pan Kaczyński broni nas przed inną wersją socjalizmu europejskim. No, Czyli tutaj rozumiem, że pan widzi, poza rozbiciem tej Unii Europejskiej, o której pan mówi od środka, też potrzeby zmiany w kraju. Zmiany kraju, oczywiście. I jak byłem w Parlamencie Europejskim, wbijałem w głowę tej bandzie idiotów z panem Timmermansem na czele, że czy wy nie rozumiecie, że jak wy atakujecie Polskę, rząd polski, to naród polski duchowo staje po stronie swojego rządu. Przecież proszę patrzeć, co się dzieje w tej chwili w Wenezueli. Przecież Wenezuelanie już dawno by obalili tego idiotę Maduro, chciałem powiedzieć jego ekscelencję Nicolaya Maduro, bo jest urządzający prezydent, nie można go obrażać. Dawno by go obalili, gdyby nie to, że przyszli Amerykanie, a każdy Latyna by wiedział, jak są Jankesi, to trzeba ich bić. W związku z czym... Nieoczekiwanie nagle pan Maduro ma jakieś duże poparcie w narodzie, bo jest zagrożony przez Jankesów, prawda, z Waszyngtonu. I to samo jest i tutaj. PiS ma dużą część poparcia, dlatego że atakuje go pan Timmermans. No, musi być jakaś specjalizacja. W Polsce panuje takie przekonanie, że jak jest polityk, to musi znać się na wszystkim. Otóż ja nie znam się na wszystkim. Znam się na tym, na czym się znam, na polityce, na historii, prawda, na pewnych mechanizmach. Natomiast na gospodarce znam się bardzo dobrze, na prawie znam się dobrze, wiem, jak to działa. Natomiast nie muszę znać się na gospodarce miejskiej, prawda, ani na niczym takim. Ja chcę uniknąć losu wspomnianego już przed chwilą, towarzysza świętej pamięci Chruszczowa, który kiedyś opublikował na łamach Prawdy, przez niego, na 6 kolumn Prawdy, Prawda to była taka gazeta, na 6 bitych kolumn był referat o kulturze. Tutaj towarzysz Chruszczow mówił, muzyka sowiecka, prawda, tam sztuka sowiecka, poezja sowiecka, kino sowieckie, no, wszystko było, rzeźba sowiecka, wszystko wyjaśnione na kolumnach. I proszę sobie wyobrazić, Paris Match przedrukował fragmenty z tego wywiadu, opatrując to motto z wywiadu Chruszczowa, który udzielił tam parę lat wcześniej, będąc w Paryżu. Motto brzmiało: na temat kultury nie będę się wypowiadał, bo się na tym zupełnie nie znam. Dobrze, ja zadam pana na koniec o gospodarkę, bo ponieważ pan mówi, że nie chce, żeby Polska wychodziła, to nie było to o wiele trudniejsze niż rozwalenie. To czy inaczej, czy polska gospodarka, pana zdaniem, gospodarka i inne sektory funkcjonowania strategiczne państwa są w stanie wpłynąć bez funduszy europejskich aktualnie? Nawet pod rządami PiS-u gospodarka polska działa znacznie lepiej niż średnia unijna. Mhm. Unia to jest jedna wielka katastrofa. I proszę popatrzeć na Chiny. Prawda? Ten kraj 35 lat temu był 20 razy biedniejszy od ówczesnej Polski. Minęło 35 lat. Obalony ten potworny maoizm, który wtedy był. Ten Xiaoping powiedział, że nieważne, czy kot jest biały, czarny, czerwony, byle by łowił myszy. Indzie zaczęli się bogacić. Jaki efekt?
mają koleje, które są 300 km na godzinę. U nas jak się raz pociąg rozpędził do 200, na odcinku 10 km to było wielki triumf europejskiej techniki, prawda? Mają tajkonautów, w tej chwili wylądowali na odwrotnej stronie Księżyca, czego żaden kraj europejski ani Stany nie dokonały. No, mają rakiety kosmiczne, mają rakiety balistyczne, bomby jądrowe, lotniskowce, zajmują całe Morze Południowochińskie w tej chwili, prawda, kaduka oczywiście bezczelnie zupełnie. Dom 13-piętrowy budują w 6 dni. Ogromne wieżowce imponujące, ale wie pan, co mnie najbardziej zaimponowało w Chinach, pojechałem, krótko byłem w Chinach, ale co mnie najbardziej zaimponowało? Rozmawiałem z panem Wu i pan Wu tam zaprosił na kolację i tak dalej. Taki średni przedsiębiorca chiński. I nazajutrz go spotykam na ulicy i niesie taką, się mówi w Polsce, reklamówkę napchaną czymś tam na mój wielbłąd. To pieniądze idzie sobie właśnie kupić 3 mieszkania. Więc ja mówię, a rząd się nie pyta, skąd pan ma te pieniądze? A pan Wu zdębiał. Mówi, jak to? Mówi, jak to? No, to są moje pieniądze. Dlaczego rząd miał się pytać, czy są... To moje pieniądze, ja je ukradłem, to mnie ukradł, myślę, że policja. Dlaczego rząd miał się pytać, czy są moje pieniądze? On nie mógł zrozumieć. Rozumie. 35 lat po najokropniejszym komunizmie, no pomijając Kambodżę, najokropniejszym komunizmie, Chińczycy są normalni. A Europejczyk uważa, że rząd ma prawo się go pytać, skąd wziął pieniądze, prawda, za co płaci i tak dalej. To jest niesamowite. Jesteśmy niewolnikami, za to nienawidzę Unii. Mhm. Pan mówi o tej wolności w Chinach. Ja osobiście, będąc właśnie w tym kraju, miałem troszkę zupełnie inne odczucie. Może też zależy od regionu, tego trafiliśmy i do osób, którymi się... Na południu jest zawsze większa wolność niż na północy. Pamiętam sam proces wymiany waluty, chociaż bo nic z takim wcześniej nie spotkałem. Ale pan wymieniał to legalnie w banku? Tak. Mój kolega jeździł po kantonie, kupił sobie samochód, ale nie mógł sobie w kantonie go zarejestrować, bo miasto kanton tam ma tylko 2 miliony samochodów, nie chce więcej rejestrować, trzeba tam czekać kilka lat. W związku z czym jeździ po kantonie samochodem bez żadnej rejestracji. I wiem, bo jechałem razem z nim. I proszę pana, dla wyjaśnienia nie ma również prawa jazdy. I zaparkował przy mnie, przy samochodzie policyjnym, który nie reagował. Oczywiście pan, w Chinach jest prawo, nawet są podatki, prawda, jak pan wie, ale jakby to powiedzieć, nie płaci się tak bezczelnie jak w Polsce. Dobrze, moglibyśmy o Chinach długo rozmawiać. Janusz Korwin-Mikke był naszym państwa gościem. Dziękuję bardzo i powodzenia w wyborach. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że uda się.